Cześć dziewiarki i dziewiarze, dzisiaj porozmawiamy sobie o drutach. Tak się akurat składa, że mam tych zestawów troszeczkę. Nazbierałam je na przestrzeni 6 lat i chciałabym Wam dzisiaj pokazać, co tam udało mi się zgromadzić przez ten czas i jaka jest moja opinia na temat tych drutów. Ja jestem Julia, a to jest mój vlog dziewiarski o zacnej nazwie Kitunitu. Moja przygoda z dziewiarstwem zaczęła się, kiedy ja byłam małą dziewczynką. Po wielu, wielu latach, w roku 2017, stwierdziłam, że tak, wrócę do tego, znowu zacznę robić na drutach. Dokładnie jak to się podziało i jak do tego wróciłam, opowiadam w odcinku Q&A. Natomiast tutaj skupimy się na drutach, no bo chciałam wrócić do drutów, no to stwierdziłam, że potrzebuję druty, nie miałam żadnych drutów. I też wiele się wydarzyło w dziewiarstwie przez ten czas. Powstał internet między innymi. Ja postanowiłam, że skorzystam z wiedzy ludzi, którzy już się na tym znają. Więc oczywiście znalazłam na blogu jakiś artykuł, jak zacząć robić na drutach. I tam sobie przeczytałam, że istnieje coś takiego jak druty z żyłką. A następne, co tam było napisane, że autorka tego tekstu, już nie pamiętam, co to był za blog, ale że poleca druty grube, dlatego że na grubych drutach się przerabia szybko, przerabia się łatwiej, oczka są duże. Więc stwierdziłam, że dobra, no to idę w grube druty. To, co ja kupiłam w pierwszej kolejności, to są takie druty plastikowe. To jest ten oto zestaw. On wcale nie był tani. Te druty, no teraz nie jestem w stanie Wam powiedzieć. Ja pamiętam po prostu to, że w mojej prywatnej ocenie to nie było mało. Ale czy to było 150 zł, czy 350 zł, już w tym momencie nie jestem w stanie Wam powiedzieć, bo to było 6 lat temu. I ja po prostu tego już nie pamiętam. Rozmiary drutów, jakie tu mam, moje kochane, to jest, uwaga, 15, 17 i 19. Ja w ogóle z tego bloga się dowiedziałam, że druty mają jakieś rozmiary, nie? Więc jak przyszły mi te badyle, to ja sobie pomyślałam, że o kurczę, chyba nie, ale spróbowałam. Owszem, poszło mi łatwo, ja to spyknęłam w jeden dzień, ale kurczę, to absolutnie nie było to, co ja oczekiwałam od dziewiarstwa w tamtym momencie i w ogóle nie oczekuję aż do dzisiaj. Więc to było kompletnie nietrafione. Ja zamiast, wiecie, zobaczyć je i pójść po rozum do głowy i stwierdzić, Julka, weź to odeślij, bo to nie jest dla Ciebie. To oczywiście rozpakowałam, podziergałam, rozwaliłam, co tam było do rozwalenia. One przyszły w takim etui, takim zapinanym na zamek. Ja teraz trzymam powieszone na takim haczyku i jak się przyjrzycie, to ta żyłka idealnie się układa w tym kształcie, w jakim ona jest, jak wisi na tym haczyku właśnie. I teraz tak, coś może na temat samych tych drutów. Ja już nie pamiętam firmy. One mają 3 rozmiary drutów i 3 rozmiary żyłek. I to są druty na taki klik właśnie. Widzicie, jest taki dziubek i tu jest dziurka, to się wkłada i jak się przekręci, to to się wpina. Czyli system wkładania jest naprawdę super wygodny i super szybki. Bardzo to jest fajna opcja w tych drutach. Więc były 3 rozmiary żyłek i 3 rozmiary drutów do dowolnego sobie mieszania. Na maksa nieużywane druty przeze mnie. Czy chcę je sprzedać? Nie. W ogóle nigdy mi to przez myśl nie przeszło, żeby je odsprzedać. Po prostu mam takie, których nie używam. Więc kupiłam sobie takie druty 3,5 mm. Nie mam ich ze sobą. Takie zwykłe, słuchajcie, aluminiowe druty z pasmanterii za 10 zł. Z taką żyłką, taką przeźroczystą, plastikową, która po prostu robiła sama cuda na kiju. Ja spróbowałam na nich podziergać i szło mi fatalnie. Jeny, ta włóczka się nie przesuwała. To miejsce tego łączenia tutaj, w tamtych drutach, to było tak tragiczne, że ja musiałam przepychać każde jedno oczko. I stwierdziłam, że to chyba nie jest wina ani mnie, ani dziewiarstwa samego w sobie. Ono nie może być aż tak upierdliwe. I stwierdziłam, że ja po prostu muszę mieć lepszy sprzęt. No i mamy rok 2017, zbliżają się święta Bożego Narodzenia i mówię do męża, kupisz mi na święta zestaw drutów. W sensie on już jest kupiony, musisz zapłacić. I to, co sobie wybrałam. To taki zestaw, ja nawet sobie tutaj z tyłu napisałam, własność Julii, prezent od męża. Po prostu jakby miała 7 lat i podpisywała swoje zabawki. On się nazywa Knitempur i to jest zestaw od Knit Pro, edycja limitowana. Jeszcze gdzieś tam idzie znaleźć pojedyncze sztuki w Polsce, jak nie, to on jest jeszcze na, patrzyłam na eBayu czy na Amazonie, też da się go kupić. I używam ich już 6 lat, więc chyba trochę mogę się na ich temat wypowiedzieć. Tutaj mamy rozmiary od 3 mm do 8 mm, żaden z tych drutów. Mi się nie złamał, nic mi się z nim nie stało, nie ukręciła się żadna końcówka, nic się nie poluzowało, nie stało się z nimi absolutnie nic. Jedyne co, to w niektórych pościerały się napisy, widzicie, że to takie złotko się pokazało pod spodem.
Niektórych się starło całkowicie, ale i tak numerek tego druta da się zobaczyć. No a nawet jeśli nie, to mamy przecież miarki, nie? Są to druty drewniane, laminowane. One są robione z dwóch rodzajów drewna, czerwonego i czarnego. Nie udało mi się znaleźć, jaki to jest dokładnie rodzaj drewna. One są sklejane, a następnie laminowane. Są bardzo śliskie, moim zdaniem porównywalna śliskość co w metalowych drutach. Jeżeli chodzi o czubki, są umiarkowanie ostre. Nie są one jakoś najostrzejsze na świecie, ale też nie są super tępe, jak na moje ostrość taka w sam raz uniwersalna. Pudełko i opakowanie jest duże i nieporęczne, ale fajnie wygląda na półce i przyjemnie się w nim przechowuje druty na tyle, że ja go w ogóle nie wymieniałam na żadne inne i te druty trzymam właśnie w tym pudełku. Bardzo uniwersalny zestaw, naprawdę praktycznie wszystko da się tym wydziergać, od grubej czapki po bluzeczkę cieniutką, jedwabną, więc dla mnie gitara. Żółki, jakie przyszły do tego zestawu, były w takiej osobnej saszetce, którą uważałam wtedy w ogóle za cud techniki, za mega uroczą rzecz. I tutaj mam właśnie żółki, które były do tego zestawu i nie tylko, bo później sobie dokupowałam. I to są takie zwykłe, standardowe żółki, tak mi się wydaje, z czarnego plastiku. No i nie za wiele się z nimi stało, mimo że używałam je na przykład do Magic Loopa. Nie widać jakoś super dużych odkształceń. Nie są też tutaj połamane przy końcówkach. Raczej wydają się być spoko tutaj, jak na 6 lat użytkowania, wydaje mi się, że git. Montowanie żyłki odbywa się w ten sposób, że macie żyłkę i macie drut, i tutaj jest gwint. I to się po prostu wkręca w ten sposób, ale to się może rozkręcić przez to, że tu nie ma obrotowej żyłki. To się może rozkręcić, dlatego dostajecie takie dodatkowe szpileczkę, jakby, którą się wkłada tu w otworek. I wtedy można na maksa to dokręcić bardzo mocno, tak, żeby to się już na mnie nie odkręcało. Później przy odkręceniu też trzeba użyć tej śrubki, bo to trzyma dosyć mocno. Do zestawu były też dołączone takie zaślepki. Nie są to najpiękniejsze zaślepki tego świata, ale spełniają swoją funkcję. Są dosyć duże te talerze. Mocno się wkręcają, więc one pięknie pilnują końcówki druta. Nawet jeżeli dziergacie na dużych rozmiarach, to ten talerz jest na tyle duży, że on blokuje spadanie tych oczek. Do zestawu dołączony był też taki łącznik. Jeżeli potrzebujemy jakiejś super długiej żyłki, to wtedy można sobie skręcić dwie żyłki razem, przedłużając ją. To jest taki łącznik przedłużka. I tutaj też, żeby bardzo dobrze go skręcić, potrzebne jest użycie właśnie tego pręciku, tego drucika, który wkłada się w te dziurki, się blokuje i można wtedy ładnie go dokręcić i przedłuża nam żyłkę. Warto jest zauważyć, że żyłka, grubość żyłki jest stała niezależnie, czy wkręcam drut 3 mm, tak jak teraz widzicie, czy wkręcam drut 8 mm. Grubość żyłki jest stała i tutaj ma takie przewężenie, znaczy w tę stronę jadąc to rozszerzenie, żeby te oczka płynnie wchodziły. To wszystko jest super płynne. Tutaj nic absolutnie się nie haczy w tym zestawie. I nie ma to znaczenia, czy to są druty 3 mm, czy 8 mm. Przejście jest super płynne i fajnie się te oczka ślizgają po drucie. Ja sobie jeszcze dokupowałam z tego Nitpro metalowe druty. I też nie wiem, wiem, że teraz są jakieś takie serie i to ma jakieś swoje nazwy. Ja nie mam pojęcia, co to było. To są takie zwykłe metalowe druty, które, o, tutaj już się poodbarwiały od używania. Ten metal jakoś się starł. Na tych drutach metalowych szło mi strasznie ciężko, dlatego że oczka same mi spadały. Często musiałam podbierać, często nie umiałam ich podebrać. To mi niszczyło całą robótkę i fan zdziergania. Na tych drewnianych te oczka już szły w takim tempie, które ja byłam w stanie ogarnąć. Te metalowe były dla mnie po prostu za szybkie. Są gładkie i śliskie i te oczka praktycznie same zjeżdżały. Dużo wody w rzece upłynęło i chyba w zeszłym roku kupiłam sobie zestaw Sinitów. Na urodziny kupiłam sobie właśnie taki zestaw i on też nie był tani. Słuchajcie, on kosztował ponad 500 zł. Jest to zestaw Sinitów, który ma bardzo dużo, bardzo małych rozmiarów. Czy ja w ogóle sprawdziłam, jakie są rozmiary w tym zestawie, zanim go kupiłam? Nie. Wybrałam po prostu takie etui, które mi się najbardziej podobało. Więc jak one przyszły i ja zobaczyłam, że tutaj rozpiętość między rozmiarami to jest, wiecie, 2,5, 2,75, 3, 3,25, 3,5, 3,75, 4 i to jest już 7 rozmiarów, a praktycznie w ogóle nie przesunęłam się do przodu. I myślę sobie, kurczę, popłynęłam na jakichś takich maluszkach. Ale wiecie co? Najczęściej z tego zestawu używam właśnie
tych malutkich rozmiarów i właśnie tych połóweczek i ćwiarteczek. Bo ja też się troszeczkę już rozwinęłam dziewiarsko, przynajmniej lubię tak sobie myśleć, że tak jest, że mam jakiś postęp w tym wszystkim. I ja na przykład już rozumiem, że na prawej ręce drut docelowy, jeżeli chcę mieć rozmiar oczek 4 mm, mam 4 mm, ale na lewej mam na przykład 3 mm, dlatego że tą ręką nie przerabiam oczek, co oznacza, że oczka z drutu będą mi zjeżdżać płynnie. Co jest takiego w tych drutach, czego nie miałam wcześniej? I całe mnóstwo funkcji, słuchajcie. Te druty mają przede wszystkim coś takiego jak obrotowa żuka. I to były pierwsze druty z obrotową żuką, na których ja pracowałam. I bardzo mnie to uszczęśliwiło. Teraz myślę, że nie jest to konieczne w sumie, ale w momencie, kiedy przeszłam z tych Knit Pro na te druty, to dało mi to dużo radości, że ta żuka jest obrotowa. Ona nie zawsze mi się przydaje, nie zawsze jest potrzebna, ale fajnie jak jest. Najdziwniejsza rzecz, jaka w ogóle jest w tych drutach, to to, że rozmiary skówek się różnią w zależności od rozmiaru. Zobaczcie, to są końcówki drutów, to są te skówki z tej strony, a tu są końcówki od żyłek. I to jest tak, że ta końcówka pasuje tylko do tego rozmiaru drutów, do tego już tego nie wkręcicie i do tego też nie wkręcicie. One muszą być po prostu adekwatne do siebie. Tu widzicie, wszystkie te żyłki wkręcają się bez żadnego dodatkowego drucika, po prostu się dokręca tak palcami na maksa i liczy się, że to się nie rozkręci, ponieważ żyłka jest obrotowa. To tutaj te napięcia oczywiście są mniejsze niż kiedy żyłka jest na stałe, ale to nie znaczy, że one wcale nie występują i po prostu te żyłki mogą się rozkręcać, dlatego trzeba bardzo pilnować i mocno dociskać, żeby w tym miejscu one nam się nie rozkręciły. Żyłka tutaj jest taka plastikowa, cienka i teraz jeżeli ją złamiecie, to ona jest po prostu złamana. To już tego nie wyprostujecie. Ona jest po prostu no taka wygięta w ten sposób, w jaki została wygięta. Natomiast żyłka sama w sobie jest super elastyczna, jest cieniutka, dlatego rewelacyjnie sprawdza się do Magic Loopa. Naprawdę jest przegenialna, jeżeli chodzi o wyginanie je w jakikolwiek sposób. Druty są bambusowe, moim zdaniem dosyć szorstkie. Jest jeszcze inna wersja tych drutów, ona się nazywa jakoś na K. Te shiitake są najbardziej właśnie naturalną wersją i one są dość szorstkie. Ich ostrza moim zdaniem są w sam raz, tak samo umiarkowane ostre, nie są jakoś super ostre, nie są też wybitnie tępe. Natomiast jeżeli dziergacie z włóczek, które puszczają kolor, to widać tutaj odbarwienia, że część tych drutów ma na przykład trochę zieloną, dlatego że przyjął bambus ten kolor i już nie dało się tego żadną szmateczką domyć. Napisy na tych drutach są tutaj tak wyżłobione, to oznacza, że one nam się nie zetrą po prostu. One są tak wyrzeźbione na stałe, to nie jest żaden nadruk, więc one się nie ścierają. Plusem w tych drutach są właśnie małe rozmiary, gdzie żyłka jest cieniutka, ta skówka właśnie jest super cienka i dzięki temu te oczka płyną po prostu po tym drucie, łatwo idzie je tutaj przesunąć i praktycznie nic się tutaj nie haczy. Problematyczne natomiast jest to, że ze względu na różnice w skówkach nie da się już mieć na przykład na prawym drucie 4 mm, a na lewym 3,5 mm. Czy tam 3,25. Chodzi o to, że po prostu one mają różne te skówki i nie mogę już sobie ich połączyć w jedno, a ja często tak robię, lubię tak robić, no a w drutach nie jest to możliwe. Ale teraz tak, jeżeli bym chciała mieć dłuższą żyłkę, to muszę sobie te muszę kupić taką złączkę, która Knit Pro jest uniwersalna dla absolutnie wszystkich żyłek, każda się wkręca. Tutaj już nie. Jeżeli mam różne rozmiary skówek, to też różne rozmiary przełączek bym musiała mieć, które dokupuje się osobno. I ja wielokrotnie podchodziłam do tego, żeby je kupić, ale jak ja widzę ich cenę, około, wiecie, 20 zł. I wiecie, dołączycie dla jednego rozmiaru, drugiego, trzeciego i wychodzi na to, że już płacicie około 60 zł za takie małe pierdolniki, tylko po to, żeby żyłkę połączyć. Nigdy nie przekroczyłam tego progu w mojej głowie. Wiecie, wywalić 600 na zestaw drutów mogę choćby dzisiaj, bo i tak czekam na zestaw Adi Unicorn Click. I czekam i codziennie sprawdzam pasmanterię, czy ktoś je sprzedaje. Chcę je kupić jako pierwsza, tak chcę je mieć. Mogę tu nawet zrobić unboxing, od razu z Wami zobaczyć, jak te druty wyglądają. Bardzo je chcę mieć po prostu i nie jest to dla mnie żadnym problemem. Ale jeżeli ja mam dokupować kolejne elementy do zestawu za pieniądze w okolicach 20-30 zł, za małe główienka. No ja pitole, wydałam chyba 575 zł na cały zestaw po to, żeby jeszcze za 20 zł dokupywać sobie jakieś małe elementy. Dla mnie po prostu no way. No nie dam tych pieniędzy za to, po prostu nie dam. Mnie to po prostu wpienia.
Bo w Knit Pro były dołączone właśnie takie maluszki, nie? Takie coś do połączenia żyłek ze sobą. No a w Sinitach już tego nie dołączyli. Dołączyli za to takie fancy szmancy bambusowe zatyczki i one są śliczne i fajne i do każdego rozmiaru dali po dwie. Ale znowuż macie je do każdego rozmiaru. To znaczy, że jak zgubicie jedną, to już nic z tym nie zrobicie. Nie zakręcicie tego niczym innym. Musicie sobie po prostu dokupić. Knit Pro uniwersalne. Niezależnie jaki macie rozmiar drutów, niezależnie jaki macie rodzaj żyłki od nich z tej samej firmy, każda się nakręci, ma identyczny gwint, nakręci się właśnie taka dziadowska końcówka. Brzydka, czarna, idealnie spełniająca swoje funkcje. Jak dostałam te snity, to ja z nimi jeździłam wszędzie, bo to nic nie waży, mieści się do każdej torebki i ja uważam, że zawsze mieć przy sobie cały zestaw drutów warto, nie? Teraz już tak nie robię. Czas mijał, czas zawsze mija. Dobra, jakby to powiedzieć. Żyłam, żyłam, żyłam. No i po tych urodzinach wymyśliłyśmy z Terką, podcasterką If You Wools na Instagramie, spotkania dziewiarskie w Poznaniu i zaczęłyśmy się tam spotykać właśnie od lipca, czyli mniej więcej od moich urodzin. I tam poznałam taką Asię, herbuszydełko. Asia miała ze sobą Adi Unicorny i one miały różową żyłkę. I tutaj ten dziubek, ten drut ma na sobie takie. Tak jak mówiłam, one mają tutaj takie żłobienie à la róg jednorożca. Tak wygląda przy dużym rozmiarze, tak przy małym rozmiarze. To, co jest interesujące w tych drutach, to jest ich wyjątkowo tępa końcówka. Ona jest naprawdę bardzo, bardzo tępa. Jeżeli chodzi o żyłkę, jest bardzo miękka, bardzo plastyczna, super do Magic Loopa. Świetnie się ją przerabia, a to łączenie tutaj, ponieważ to są druty ze stałą żyłką, jest perfekcyjne. No tutaj się nic nie zahacza, tu wszystko samo się wsuwa na ten drucik. Nie ma żadnego problemu z tym. I tutaj widać, jaki to jest rozmiar, to jest 3,5 mm, on jest wyżłobiony na drucie. I tak samo te informacje techniczne są też tutaj zaznaczone na tej żyłce, że jest 3,5 mm drut i żyłka 80 cm. I one dzióbka praktycznie wcale nie mają. Trzeba się do tego przyzwyczaić. Ciężko jest na pewno zrobić pierwszy rząd, gdzie trzeba się mocno wbić w te oczka. Później już leci. Musicie po prostu wiedzieć, czy to lubicie, czy nie. Ja nie wiedziałam, dopóki nie spróbowałam. Poza tym okazało się, że ja przepycham palcem, jak dziergam. I często miałam ten palec opuchnięty albo poraniony wręcz, jak ja dziergałam bardzo dużo. A tutaj się okazuje, że mogę dziergać w nieskończoność. Absolutnie nic mi się nie dzieje. Chociaż ja to uwielbiam i ja to polecam jak najbardziej, bo przecież to lubię i dla mnie to jest świetne, to nie musi się sprawdzić u Ciebie. W międzyczasie gdzieś tam miałam jakiś epizod skarpetkowy i tak raz na jakiś czas do mnie te skarpetki wracają. Nie za często, co prawda, myślę, że raz do roku mam jakąś taką fazę, że zrobię skarpetki. No i kupiłam sobie właśnie takie druty Hia Hia Sharp. Są na stałej żyłce. Żyłka jest super genialna do Magic Loopa. Tutaj to przejście też jest świetne, bo ten drut się tak zwęża ładnie. On od rozmiaru tej żyłki przechodzi w rozmiar druta bardzo płynnie, więc to też jest super. Czubki są super ostre, bo nazywają się sharp. Tak przebijają palce, jeżeli mocniej przepchniecie, jeżeli przepchniecie kilka razy, robi się sine. Ale do skarpetek są naprawdę super i swoją funkcję idealnie spełniają. Nie są to moje ulubione druty, bo nawet skarpetki nie są moje ulubione, więc jakby. Później gdzieś wpadłam na pomysł, że kupię sobie te małe. To jest tak samo Shitorake, Shirotake Sinit, malutkie 23 cm, całkowity obwód razem z tym. Także, że jest ledwo, ledwo, żeby po prostu oczko przerobić, to jest po prostu stykowo. To jest jedno oczko max. Nie nauczyłam się na nich robić. Dużo ludzi pisze, że moje ulubione druty, wystarczy się trochę przekonać, trochę poćwiczyć, chwilę przebolejesz i się uda. Ja robiłam taki sweterek na święta dla mamy. I stwierdziłam, że zrobię na nim rękaw. I ja stwierdziłam, że coś jest nie halo, jak po 3,5 godzinach robienia rękawu mi tam przybyło z tyle 3,5 godziny rękaw prawymi oczkami, a ja zrobiłam z 5 cm i to jest wszystko, a chwyciłam od razu inne druty w domu i po prostu w godzinę machnęłam prawie cały rękaw robiąc tą Magic Loopę. No to wiecie, jak po 3,5 godzinach obcowania z tymi drutami ja się do nich nie przemogłam, to ja nie mam w ogóle ochoty inwestować więcej czasu. Zmęczenie się tymi drucikami. Wszystkie druty, które tutaj były, mają długość z tą skówką 13 cm. Więc słuchajcie, ja całą dłoń opieram na tym drucie, trzymam nawet małym palcem. Tak pracuję. Jak ja mam to chwycić? Dla mnie, no mogę chwycić za żyłkę, ale jak chwycę, no nie, no muszę, nie.
No nie dla mnie absolutnie. I też wiem, że są osoby, które powiedzą, że są świetne, że polecają, że da się nauczyć, że rewelacja, że to w ogóle zmienia wszystko. U mnie zmienia to tylko na gorsze i po prostu ich nie cierpię. I to chyba będą pierwsze druty, które ja w ogóle sprzedam, bo już wiem, że Karolina chciała je właśnie ode mnie odkupić. I ja jej po prostu je odsprzedam, bo o ile ja lubię trzymać rzeczy, jakby co? Jakby kiedyś, jakby mi się odwidziało, jakby mi się zmieniło, często mi się zmienia. Więc myślę sobie, zostawię sobie. Ale odnośnie tych drutów, to ja naprawdę nie wiem, jakby co. W ogóle to jest jeszcze tak śmiesznie, że jeden jest taki długi, a drugi jest taki króciutki. Ja w ogóle już tego nie ogarniam, który powinna mieć w której ręce. Ja próbowałam raz tak, później zmieniłam, próbowałam w drugą stronę. No nie. No i mam moje laterny, dwa zestawy. Duży i mały, tam część się drutów powiela. W jednym jest 5 rozmiarów, w drugim jest 10 rozmiarów, ale ja używam w sumie wszystkiego. Teraz mam te laterny chyba w każdej jednej robótce, bo cieszę się, że mam nowe druty i chcę się ich naużywać po prostu. Coś na 8 mm biorę laterny, coś na 4 mm biorę laterny, coś na 3 mm biorę sinity. Dlaczego? Dlatego, że na laternach nie da się dziergać na 3 mm. Jeżeli dobrze zaciskacie oczka, nie ma takiej opcji, żebyście przerobiły coś na 3 mm. Dlatego, że grubość tej skówki jest identyczna jak grubość druta. Nie ma tutaj żadnego płynnego przejścia. Jest od razu to miejsce, gdzie żyłka łączy się z tym. To jest naprawdę bardzo mały odcinek tego metalu, na który są w stanie się te oczka wbić. I straszną miałam trudność, dziergając bluzkę na tych 3 mm. I strasznie się męczyłam. Zmieniłam na sinity i po prostu robótka popłynęła, jakby robiła się sama. Spójrzcie, to jest to, o czym ja mówię. Tutaj mamy skówkę, reszta druta, wszystko idealnie gładkie. Natomiast to, że ta żyłka jest obrotowa, ona się tu kręci, o teraz widać, to tutaj to miejsce między żyłką a tą skówką haczy, po prostu haczy. Jeżeli robicie ciasno oczka na 3 mm, przełożyć tutaj jest naprawdę ciężko. One same się Wam tu nie wsuną, trzeba je popychać palcem. No i jak wiemy, to utrudnia pracę. Po prostu jest to niewygodne, jest to męczące. Ja nie byłam w stanie przez to przebrnąć, po prostu. Coś więcej o samych drutach. Są to druty z drewna chyba nowego, pokryte płynnym jedwabiem. One mają tutaj taki napis, ich nazwę oraz tutaj rozmiar. I także rozmiar jest tu wygrawerowany też na tej skówce. Skówka i te wszystkie elementy tutaj są miedziane, pokryte złotem. Sama żyłka to jest żyłka ze stali nierdzewnej, pokrytej nylonem. Żyłki są oczywiście obrotowe. System montażu jest taki sam jak w Knit Pro, czyli potrzebujecie drucika do tego, żeby dokręcić drut. Natomiast tutaj wszystko jest piękne w tym zestawie, więc ten drucik wygląda w ten sposób. Jest duży i taki trudny do zgubienia. Też daje Wam dosyć dobrą dźwignię, przez co idzie naprawdę mocno dokręcić, przez to właśnie, że jest taki duży. Do zestawu były też dołączone takie piękne drewniane zakrętki na końcówkę. Natomiast nie została dołączona żadna przedłużka. Tę przedłużkę, którą ja używam do laternów, to jest przedłużka, którą mam od zestawu Knit Pro, ponieważ ona, no tak jak mówiłam, u nich wszystko jest uniwersalne, więc pasuje do wszystkiego, także to jest super, ale trochę smutno, że nie dali jej do zestawu. Ja tych drutów używam bardzo intensywnie ostatnio i tu już widać na przykład na drutach 5 mm, że trochę tego napisu się starło. On prawdopodobnie się zetrze przy dłuższym użytkowaniu, ale tutaj mamy grawer, więc jakby nadal będzie wiadomo, co to jest za rozmiar. Jeżeli chodzi o końcówki, są umiarkowanie ostre, tak samo jak w Knit Pro, to jest moim zdaniem taka uniwersalna ostrość, bardzo dobre do podbierania, ale nie wbijają się w palce, raczej takie średnio ostre, fajne czubki. Jeżeli chodzi o ich śliskość, nie są aż takie śliskie jak metalowe druty, ale też nie są aż tak szorstkie jak te bambusowe. Raczej są takie w miarę umiarkowanie, przyjemnie po nich te oczka suną. Jeszcze dali takie fancy-szmancy znaczniki, tylko ja nie mogę ich używać, bo jak ja mam tak na drucie, wiecie, i mam oczko za oczkiem, to ja jestem w stanie wrobić w robótkę ten znacznik. Na pewno wyglądałoby pięknie, aczkolwiek nie byłby to zamierzony efekt. No i kupiłam sobie jeszcze takie druty prym, ponieważ zauważyłam je u pani Magdaleny, że ona je ma. Bardzo mnie zaintrygowała ta końcówka, bo mówiła, że na końcu są takie kuleczki. I stwierdziłam, kurczę, a takie kuleczki, a do czego to, a jak to ten, i czy jak to się będzie robić. I wiecie, co jest dziwnie? Przez pierwsze okrążenie, a później już po prostu super, super. Zwłaszcza przy podbieraniu jakichś oczek, jak już przejdziecie przez tę kuleczkę,
to jakby trochę się to oczko blokuje w tym miejscu i jest mała szansa, że ono Wam spadnie. Wiecie, jak robicie M1L na przykład i trzeba tam trochę podebrać, no to są super, bardzo mi się spodobały. Tutaj widzicie, rzeczywiście jest takie przewężenie. Jest taka jakby główka tego druta, przewężenie i dalej już idzie drut normalnie. Tutaj cały napis się zmył, z tego druta się nie zmył. Pewnie, nie wiem, czy to zależne od mojej dłoni, czy to był jakoś wadliwy napis. To przejście między żyłką a drutem jest doskonałe, nic się tutaj nie haczy, perfekcyjnie wchodzą te oczka na drut. Sama żyłka to jest jakaś znowu stalowa linka powleczona plastikiem, jest bardzo delikatna i też jest plastyczna. Chociaż też nie da się jej tak za bardzo złamać, więc jest taka w sam raz do Magic Loopa super się nią dzierga. One jeszcze są takie troszkę giętkie, ja się z tym nie spotkałam, więc jakby one trochę pracują w dłoni. Nie będzie to dobre dla osób, które bardzo ciasno robią, w sensie zaciskają mocno oczko, nie gdzieś na końcu, nie że ogólnie, tylko każde oczko, jeżeli dociskasz nitkę, bo znam takie osoby, które tak dziergają, że na koniec jeszcze zaciągną każde oczko, to jeśli zaciągną je tutaj w tym przewężeniu, to nie przecisną ich później na dalszą część druta. Będzie to szło strasznie ciężko, później one spadną jakby na tę super cienką żyłkę, a tu je będzie znowu mega ciężko przecisnąć. Więc jeżeli robicie raczej tak średnio lub luźno, to tak, ale super ciasno ja bym odradzała. Fajnie, bo są białe, to też ma plus, bo jak dziergacie z ciemnych włóczek, to na pewno lepiej widać te oczka niż na ciemnych drutach, to jest jakby oczywiste. Jeżeli macie czarne druty, to białe, jasne, beżowe włóczki, żółte jak najbardziej. No, ale czarną włóczką na czarnym drucie to ja po prostu życzę powodzenia. Aha, bo to jeszcze też trzeba na to zwrócić uwagę. Czytajcie, jak kupujecie druty, bo to ja o tym na przykład nie wiedziałam, że każdy to sobie liczy po swojemu, że jeżeli nit prową poda, że ma 40 cm, to dla nich to się liczy od czubka do czubka druta. To ma 40 cm. Znaczy to nie ma i to nawet nie jest nit pro, ale to jest przykład, że to ma 40 cm. Jak u nich mówisz się, że żyłka jest 40 cm, to nie jest 40 cm. Ona jest właśnie taka. To jest obwód, który uzyskujesz. A jeżeli na przykład kupujesz sinity, to oni podają ci żyłka 55 cm, to żyłka ma 55 cm. A twoje druty to są jeszcze twoje druty do tego i to się trzeba dodać. Więc jakby co firma, to ma swój sposób i to trzeba się doczytać i to trzeba sprawdzić, jeżeli jest to dla Was takie super ważne, bo dla mnie w ogóle nie jest, dlatego nigdy o tym nie czytałam. Aż zaczęłam kręcić te filmy i trzeba się wypowiedzieć na temat, bo lubicie takie informacje, żeby wiedzieć centymetry, milimetry i wszystko inne. No i nagle ja wtedy dostałam olśnienia, że wow, a coś przeczuwałam, bo było tak, że o, pastę mają 60 i są takie wygodne, kupuję z innej firmy 60 i takie... A czemu to takie krótkie? No i się okazało czemu, bo niektórzy producenci podają długość żyłki, a niektórzy producenci podają cały obwód. I to trzeba sobie doczytać. Nie wiem, czy już o tym wspominałam, wszystkie druty, jakich ja używam, mają długość 13 cm. Te z Knit Pro są oczywiście krótsze. One mają 11 coś, ale nie ma to znaczenia, dlatego że w ich żyłkach skówka dodaje te brakujące 2 cm. Sobie możecie zauważyć, o, że skówka dodaje te brakujące centymetry tutaj. Więc to i tak ostatecznie ma 13 cm. Dla mnie to jest na całą rękę. Nigdy nie pracowałam na innym rozmiarze drutów. Może też dlatego nie byłam w stanie się przekonać po prostu do tych króciutkich drucików. Dobra, kończę, bo już i tak nie jestem sama w domu, a się nagadałam i szło mi nawet w miarę płynnie, mam nadzieję. Ale chciałabym, żeby jeszcze na koniec to wybrzmiało, że słuchajcie, co kraj, to obyczaj. Każda dziewiarka ma inną rękę, lubi inne materiały, inne włóczki, lubi inny rodzaj dzianin wykonywać. Ma mocniejszy chwyt, słabszy chwyt, przerabia oczka szybciej, wolniej, lubi jak oczka spadają jej z drutu, nie lubi jak oczka spadają jej z drutu. Więc słuchajcie, naprawdę to jest kwestia tak bardzo indywidualna. Dla mnie nie ma drutów idealnych, ale też nie ma dla mnie drutów takich całkowicie przegranych, o których ja bym powiedziała, że są takie do dupy jak te aluminiowe z pasmanterii za 10 zł, nie? Dobra, widzimy się w kolejnych filmach, w których już będę pokazywała jakieś dzianiny albo jakieś tutoriale. Już nie będzie takich technologicznych rzeczy, gdzie ja się muszę skupiać, co jest z jakiego materiału i co ma ile centymetrów. A teraz życzę Wam miłego dnia, dobrej nocy, pysznej kawusi, pysznego, czego tam pijecie, wody dobrej i mile spędzonego dnia, wieczoru, nocy i w ogóle weekendu i wakacji i dnia w pracy i jechania tramwajem, gdziekolwiek mnie tam oglądacie czy słuchacie. Dziękuję Wam bardzo, że
Dziękuję Wam bardzo za dotrwanie do końca i do zobaczenia w innych filmach. Pewnie jestem spocona teraz po prostu jak świnia, bo już czuję, jak ze mnie płynie. Wiecie, ja mieszkam w mieście. Tutaj nie ma pół godziny, żeby nie jechała karetka, straż pożarna, policja, żeby nie leciał samolot. Jest non-stop taki hałas, więc jeżeli ja chcę nagrywać, muszę zamknąć wszystkie okna w domu, żeby była w miarę cisza, a nie żebym musiała później siedzieć, bo jedzie karetka. Musimy poczekać. To mnie strasznie wybija z rytmu, strasznie mnie to denerwuje, więc już wolę zamknąć okna, ale jak okna są zamknięte, to idzie zdechnąć. Bycia.